Hejka moi drodzy, witam Was na kanale Board Games TV, ja nazywam się Rafał, a dziś chciałbym Wam przedstawić grę Overbooking, brakuje łóżek od wydawnictwa Egmont. Gra, która przenosi nas w czasy, w którym strzelam się w szambelanów i wielki król zarządził wielki bal, sprosił masę gości, no i naszym zadaniem jest tych gości rozmieścić w hotelach, żeby jak najwięcej tych gości miało miejsce noclegowe. Więc zobaczcie, jak wygląda nowość od wydawnictwa Egmont i za chwilę wrócimy i powiem Wam, czy warto przyjrzeć się tej grze. Cześć moi drodzy, witam Was przy stole. Omówimy teraz zasady gry Overbooking. Gra, która mówi nam o tym, że będziemy starali się bukować miejsca dla naszych gości. Każdy z graczy wybiera swój kolor, otrzymuje talię kart gości. Każdy z graczy będzie miał taką samą talię. Karty gości mają taką informację, jak ilość miejsc potrzebne dla niego w hotelu, ilość punktów, które otrzyma na koniec gry, herb danej rodziny oraz przypisaną do niego akcję. Te karty tasujemy i dobieramy 9 kart na rękę. Każdy z graczy otrzymuje również kartę punktacji. Mamy dwie karty punktacji. Kartę w wersji podstawowej i rozszerzonej, że troszeczkę więcej tutaj będziemy zdobywali punktów. Tu już gracze muszą sobie wybrać sami, jaką punktację będą chcieli. Znacznik pierwszego gracza oczywiście wędruje do wybranego pierwszego gracza. Teraz spośród wszystkich hoteli tasujemy, wykładamy 3. Te hotele są dwustronne. Na tych hotelach mamy informację, ile taki hotel łóżek posiada oraz specyficzną akcję dla tego hotelu. Teraz do każdego wyłożonego hotelu po lewej stronie umieszczamy znaczniki punktów zwycięstwa. I tak naprawdę możemy przystąpić do rozgrywki. Rozgrywka polega na tym, że gracze będą zakrywali karty gości z prawej i z lewej strony hotelu. Po prawej stronie może leżeć maksymalnie 4 karty. Są wyjątki hotelu, w którym możemy położyć 5 kart, ale po lewej stronie kładziemy 2 karty. Karty zawsze zagrywamy zakryte, czyli nie widzimy, jakie karty kto położył. Jedynie, czego możemy się domyślać, to to, jakiej wartości mogą to być karty. Jak widzicie, herby z tyłu mają różne wielkości, mały i duży. To informuje przeciwnika, ale również nas, ale my możemy oczywiście te karty podglądać, ale informuje przeciwnika, jaką mniej więcej kartę gracz położył. Jeżeli to jest mały herb, to taka karta może mieć wartość od 1 do 3. Natomiast jeżeli to jest duża karta, duży herb, może mieć wartość od 4 do 6. Gracz kładzie kartę i kolej przechodzi na kolejnego gracza. Gracz, który jako pierwszy położy kartę z lewej strony hotelu, wtedy bierze od razu ten znacznik punktów zwycięstwa do siebie i będzie punktowany koniec gry. Niektóre hotele dają efekt od razu przy wykładaniu, tak jak na przykład przy tym hotelu, pierwsza karta gościa z prawej strony musi zostać zagrana odkryta. Czyli tutaj już wszyscy wiedzą, jaka to jest karta. Każda kolejna będzie zakryta. Hotel z napisem Welcome po prostu nie ma żadnej funkcji. Ta funkcja informuje nas, że po odkryciu gracze będą najpierw rozpatrywali gości o wartości 5. Mamy również hotele, które na przykład mówią nam, że możemy zagrywać tylko 2 różne herby do tego hotelu, czy też mamy opcję, że muszą być zagrane konkretne wartości gości itd. itd. No i dobra, gracze będą tak naprzemiennie sobie zagrywali, starając się oczywiście analizować zagrywane karty, ponieważ to jest ilość miejsc, które ma dany hotel, więc musimy mniej więcej oszacować, czy nasz gość wejdzie, czy nie wejdzie. No i gracze, kiedy zagrają sobie tych 5 kart, przypuśćmy, ja jakoś tam losowo poukładam te 5 kart, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Dobra. Kiedy zagrają gracze już 5 kart, przechodzimy do rozpatrywania hoteli. Zaczynając od górnego, gracze odkrywają wszystkie karty. Widzicie, tutaj w pierwszym nic się nie działo. Odkrywamy sobie karty. I co tu się dzieje? Najpierw patrzymy efekt danego hotelu. Jak widzicie, tutaj jak mówiłem, pierwsze zawsze będą rozpatrywane gości o wartości 5. Przypuśćmy, że byłaby taka sytuacja i wtedy
Najpierw rozpatrywany jest zawsze gość numer 5, czyli ten gość wchodzi sobie do hotelu. Teraz od wartości hotelu odejmujemy wartość tego gościa, czyli 14 odjąć 5, zostaje nam 9 miejsc. Następnie teraz będziemy rozpatrywali, jeżeli nie ma żadnych dodatkowych efektów, zaczynamy od gościa, który ma największą wartość, czyli kolejny to jest 6 i kładziemy 6, czyli mamy już tutaj 11. Zostało nam 3. Jak widzicie, damy radę jeszcze tych gości wsadzić, czyli tutaj 1 i 2. Wszyscy goście weszli, karty rozdzielamy między graczami, oni sobie trzymają je zakryte jako punkty na koniec gry. Następnie rozpatrujemy kolejny zestaw, czyli tu sobie patrzymy, co tutaj zostało zagrane. O, mamy taką opcję. Mamy 10 miejsc w hotelu i patrzymy, co daje nam ten gość po lewej stronie. Tutaj już nie patrzymy na jego wartości, a na jego akcję. Ta akcja mówi nam, że pierwszy będzie rozpatrywany gość z wartością 1. Nie, już nie patrzymy na razie na wartości największe, czyli w tej chwili 1. Czyli 1 sobie tutaj chodzi, pyk. I teraz patrzymy zgodnie z wartościami. Jeżeli wartości mamy takie same, to zaczyna wchodzić do hotelu pierwszy gość, który jest bliżej hotelu. Czyli wchodzi nam ten, mamy 5, no jeszcze 4, weszli nam również wszyscy. Może się zdarzyć, że nie wejdą wszyscy goście i wtedy musimy te karty po prostu odrzucić. No i lecimy następne akcje. Tutaj oczywiście zostało to zagrane, ale jakie mamy akcje? Tu na przykład mamy akcję, która pozwoli nam zamienić tą kartę z inną piątką. Tak? Tutaj możemy na przykład zmniejszyć wartość ilości łóżek w hotelu. Czyli dzięki takiej akcji zmniejszamy ilość łóżek. Czyli tutaj zamiast 10 będzie 7 łóżek. I dzięki temu na przykład możemy przeblokować gracza, bo na przykład weźmie sobie tutaj 6 włoży, ta zmniejszyła nam do 7, już ten gość nie wejdzie, więc go po prostu odrzucamy. Mamy oczywiście akcje, które zwiększają nam poziom łóżek plus 3. Mamy akcję, która pozwala nam tutaj, tak jak mówiłem, zacząć przełożyć tego mnicha na koniec kolejki, czyli przypuśćmy, byłaby taka karta i to wtedy, kiedy ją rozpatrujemy, ten mnich po prostu idzie na sam koniec kolejki i to jest jedyna opcja też, która pozwoli nam dołożyć więcej kart gości po prawej stronie. No i kiedy rozpatrzymy sobie te karty, gracze zbiorą sobie swoich gości, gracze odwracają hotele na drugą stronę, dokładają znowu po jednym żetoniku, gracze dobierają znów do 9 kart na rękę i przechodzą do kolejnej rundy. Kiedy następuje trzecia runda, gracze wymieniają hotele na nowe i gramy tak dokładnie 4 rundy. Po 4 rundach gracze będą liczyć punkty za żetony, które zebrali, za żetony na kartach, czyli tutaj gracze będą liczyli te złote gwiazdki oraz za zestawy. Gracz będzie otrzymywał za w zależności od tego, jak duży zestaw ma w danym herbie. Jeżeli uzbiera 4 karty jednego herbu, czyli na przykład uzbiera 4 herby ryby w swoich gościach, otrzyma dodatkowe plus 2 punkty za każdy taki zestaw. Jeżeli będzie miał 5 lub więcej, no to będzie miał 4. Jeżeli 6 takich kart uzbiera jednego herbu, dostanie 6 dodatkowych punktów. Oczywiście mamy wersję drugą, która po prostu zwiększa nam troszeczkę punkty 5 i 10. Czyli gracze również starają się zagrywać odpowiednie herby, żeby zbierać zestawy. No i po zsumowaniu patrzymy, który z graczy tych punktów ma najwięcej i on wygrywa. Dobrze, moi drodzy, overbooking, brak łóżek od wydawnictwa Egmont. Moi drodzy, jest to gra, która naprawdę wygląda bardzo ładnie. Graficznie przyciąga wzrok, zwłaszcza tych pewnie rodzinnych, familijnych graczy, gdzie szukają coś, czegoś na półce takiego szybkiego, prostego, którego można wyciągnąć szybko i szybkiego się nauczyć. I ta gra właśnie taka jest. Gra trwa do 30 minut. W pewnym składzie może troszeczkę przekroczymy ten czas, ale to nie jest jakieś takie 35 minut, więc jest to szybka gra. Też szybko ją możemy się nauczyć, bo zagrywanie kart z lewej i z prawej strony hotelu to nie jest jakiś wielki wyczyn. Niemniej jednak wymaga od nas cały czas takiego
matematycznego obliczania miejsc w tych hotelach, bo każdy hotel, jak widzieliście, ma jakieś ograniczone ilość miejsc. No i zagrywając te karty, to cały czas się tam ta ilość miejsc oblicza i cały czas musimy, nie to, że zagrywamy swoje, odejmujemy, bo wiemy, jaka tam została karta, to dodatkowo musimy mniej więcej wyczuć gracza, jakie on tam tych gości wrzuca. I pomaga nam to w tym te herby. Te herby, które na z tyłu kart są albo duże, albo małe i mniej więcej wtedy możemy oszacować, jakie wartości kart zostały zagrane, czy od 1 do 3, czy od 4 do 6. I dzięki temu właśnie mamy taką możliwość, bo gdyby tego nie było, no to by było na wszystko na chybiu trafi, a rusz się uda. Dodatkowo możemy też trochę wpływać na to, jak te hotele będą rozpatrywane, czyli zagrywamy tych gości z lewej strony i wtedy będą aktywowane ich akcje i tam możemy zwiększać, zmniejszać wartości tych łóżek. Możemy wpływać na to, co będzie rozpatrywane pierwsze. Będziemy mogli zamieniać karty z tą kartą, która tutaj leży. Dokładać na koniec kolejki karty, więc tutaj to jest bardzo ciekawe w tej grze. Zmieniamy przebieg przydzielania łóżek. Dodatkowo same hotele też w sobie same mają, widzieliście, te dodatkowe funkcje. Są oczywiście zwykłe hotele, które nic nie robią, ale są takie, które też wpływają na to, jakie karty tam można zagrywać, co będzie pierwsze rozpatrywane. Mamy blokadę, że nie możemy zagrywać z lewej strony kart, ale możemy zagrać więcej gości. Więc to jest bardzo ciekawe i to wpływa na unikalność każdej rozgrywki. Więc to jest naprawdę bardzo ciekawe. Podoba mi się również to, że też staramy się upychać takich gości, którzy będą dawali nam sporo punktów na koniec gry, czyli te żółte gwiazdki na kartach, ale też musimy starać się zbierać zestawy, czy też musimy wrzucać do hotelu rodziny. Tak? Czyli nasze rodziny, żeby były jakieś kompletne z 4, 5, 6 osób z jednego herbu, bo dzięki temu też na koniec gry dostajemy sporo dawkę punktów na koniec gry. Gracze również starają się też szybciej zagrać tą kartę z lewej strony hotelu, bo tam też zdobywamy ten żeton, jeżeli kto pierwszy dostanie, więc to też jest jakiś punkt, a czasami ten 1-2 punkty przewagi bywały w rozgrywkach, że to zaważało o tym, kto wygrywa. Z jednej strony rozgrywka dwuosobowa nie jest może jakoś domeną tej gry, raczej proponowałbym grać w takie 3-4 osoby, bo wtedy pokazuje gra to, co powinna pokazać, czyli jest sporo emocji, dużo kart, nie wiadomo, czy wszyscy goście wejdą, dużo zmiennych przy hotelu, i wtedy naprawdę jest fajnie. Może się wydawać, że to będzie jakiś chaos, ale naprawdę wtedy czuć, że tak, jak to naprawdę wygląda, kiedy brakuje tych łóżek i czy jeszcze nasz ta karta jeszcze wejdzie. Czasami brakuje tego jednego łóżka, żeby nasz gość wszedł, bo w dwie osoby bardzo rzadko mieliśmy taką sytuację, że jakieś karty odpadały z tych gości. Bardzo mało tych gości odpadało. Większość gości wchodziło, nie było jakiejś bardzo rozmaiconej rozgrywki. Jedyny plus tego, że gramy w dwie osoby, to to, że możemy bardziej kontrolować przeciwnika, jakie karty zeszły mu już, jakie wartości zeszły, bo przy czterech osobach no ciężko jest to do ogarnięcia, więc to jest taki plus jedynie rozgrywki dwuosobowej. Ja raczej proponuję tę grę grać właśnie w takim większym gronie, 3-4 osoby, bo wtedy naprawdę jest dużo fajniej, dużo ciekawiej. Także naprawdę przyjemny tytuł. Jak widzicie tutaj z minus, no to tak naprawdę to ta rozgrywka dwuosobowa, która jakoś tam mi nie przypadła do gustu. No i nie wszystkim może przypaść to, że tam cały czas trzeba liczyć, ale to też może być dla kogoś plus jako ćwiczenia koncentracji, liczenia w pamięci szybkiego, więc tutaj jest gra od 10 roku życia, ale myślę, że spokojnie i młodsze osoby też sobie radę dadzą. Także przyjemny tytuł rodzinny, bardziej właśnie dla takiej grupy kierowany, takiej familijnych osób, więc Wam radzę się przyjrzeć tej grze, bo może Wam się akurat spodoba. Starsze, tak bardziej zaawansowani gracze raczej zobaczą, zagrają i chyba raczej do niej nie wrócą. Ja nie wiem, czy do niej będę wracał. Myślę, że może jak ktoś przyjdzie, taki mniej doświadczony gracz, albo będę chciał na przykład zabrać do domu, pokazać komuś niedoświadczonemu albo początkującemu, to myślę, że okej, to grę można wyjąć, ale zaawansowani gracze raczej będą potrzebowali większej dawki emocji i kombinowania. Także jak widzicie, overbooking do sprawdzenia. Także zapraszam Was też na kolejne materiały. Dzięki serdecznie, że byliście ze mną do końca i widzimy się w kolejnym materiale. Cześć!